Cześć moje kochane kobietki, tak się jeszcze z wami nie witałam. Dziś witam was w holu z Rossmana i to nie byle jakim holu, bo tym holu promocyjnym minus 55 na całą kolorówkę z aplikacją Rossman. I wbrew pozorom nie kupiłam dużo, ale kupiłam bardzo dużo rzeczy sprawdzonych. Kilka nowości do przetestowania właśnie na kanale dla was, kilka waszych rekomendacji. Będzie też trochę rzeczy pielęgnacyjnych, więc co bez zbędnego gadania, przechodzimy już do mojego haulu. Ja jak zwykle swój haul umieściłam w tym koszyku z Pepco i nawet jeszcze, słuchajcie, nie oderwałam metki, cały czas trzymam te rzeczy tutaj. I ten koszyk się sprawdza fajnie właśnie do takich holi i filmów, w którym wam pokazuję właśnie rzeczy. No i co, jedziemy po kolei. Może zacznę od pielęgnacji, bo jest tej pielęgnacji mniej. Pierwsza rzecz, którą kupiłam i to jest dla mnie nowość, bo jeszcze tej serii w tej butelce nie miałam, to jest szampon do włosów Blond John Frieda Sheer Blonde Go Blonder. I to jest odżywka, conditioner taki. Ja zawsze kupowałam w tym takim jasno-żółtym opakowaniu, ale w Rossmanie zobaczyłam, że powstało nowe opakowanie. W ogóle myślałam, że to jest nowa szata graficzna tych żółtych, ale zobaczyłam, że obok też są te żółte, więc jestem ciekawa, czym ona się różni. I w ogóle teraz mam apel do moich kochanych widzek, które zawsze mi fajnie radzą, szczególnie dla dziewczyn, które mają włosy blond. Dajcie znać, czym ożywiacie wasz kolor i czym nabłyszczacie wasze włosy. Chciałabym bardzo, żeby ten mój blond był bardziej błyszczący i taki troszkę bardziej miodowy. Teraz mam strasznie matowe te włosy i bardzo chciałabym wrócić do tego blasku, który miałam sprzed farbowania. I no, dajcie mi znać, czy jakiś zabieg pielęgnacyjny właśnie u fryzjera mi polecacie, może Olaplex. Także jestem bardzo ciekawa, sorry za te cienie, ale po prostu słońce dzisiaj jakoś wariuje, będzie mi się ściemniać i rozjaśniać, także wybaczcie mi te anomalie świetlne dzisiaj. Także dajcie znać, czym polecacie jakiś zabieg pielęgnacyjny na włosy i jakąś dobrą odżywkę nabłyszczającą. Koniecznie nabłyszczającą, bo chciałabym się pozbyć matu z włosów. Wracając do tej odżywki, do tej maski, to jest odżywka, która delikatnie i stopniowo rozjaśnia nam włosy, robiąc nam takie pasemka. Nawilża, rozświetla włosy blond, wzbogacona formuła odżywia i odkrywa pełen wachlarz odcieni blond włosów. Tamta poprzednia żółta wersja bardzo dobrze mi się sprawdziła, no to będę testować tą wersję i oczywiście dam wam znać. Kolejna rzecz pielęgnacyjna z Rossmana to jest żel z Isany. Ja wiecie, że mam słabość do tych sezonowych żeli z Isany i tutaj wybrałam Coconut Water. Słuchajcie, to tak pachnie. Po prostu cudownie, jak taki drink Malibu, bardzo orzeźwiająco. I to jest sokiem z mango o zapachu kokosowym, z wodą kokosową. No, szata graficzna również jest fajna, więc zobaczymy, jak mi się sprawdzi ten żel. Zapach bardzo długo się utrzymuje, więc nic tylko używać. Kolejna rzecz pielęgnacyjna, którą kupiłam, kiedy pojawiły się te pierwsze ciepłe dni, kiedy już zaczęliśmy chodzić w odkrytych ramionach, trochę w krótkim rękawku i zobaczyłam, że jestem mega, mega blada. Pamiętam, że w tamtym roku dobrze mi się sprawdził ten brązujący balsam do ciała pod prysznic Liren, bo dawał naprawdę taki miodowy odcień skóry i stwierdziłam, że też go kupię i to jest ten do ciemnej karnacji. Pamiętam, że kupowałam na początku ten do jasnej karnacji, natomiast słuchajcie, delikatny, zbyt delikatny efekt był i nie bójcie się, jeśli macie jasne karnacje, kupić tego do ciemnej, bo on tylko troszeczkę mocniej tam koloryzuje wam ciało, absolutnie na żaden pomarańcz, także to jest super. No i zacznę chyba sobie go stosować, bo kurczę, no trzeba się trochę opalić, w końcu lato idzie wielkimi krokami, więc ten balsam do ciała pod prysznic Liren wam serdecznie polecam, bo to był mój ulubieniec w tamtym roku. Następna rzecz, oczywiście kupiłam płatki do zmywania makijażu z Isany i dwie ostatnie rzeczy pielęgnacyjne, tak? Tak. To są maseczki, ja zawsze jak będąc w Rossmanie kupuję jakieś maseczki, tym razem wzięłam z Bielendy ten Silver Detox, ona się, ta maseczka nieźle nawet sprawdzała u mnie, wiecie, jakiegoś szału tam nie było, ale zauważalne było oczyszczenie. I tutaj mam taki mineralny zabieg oczyszczający zieloną glinką z Liren, ta maseczka była z tego co pamiętam w promocji. I co to jest? Detoksykuje, złuszcza i rozświetla skórę.
Zobaczymy. No i dobra, przechodzimy już do kolorówki, na którą było ostatnio w Rossmanie i wydaje mi się, że nadal będzie ta promocja, jak opublikuję ten filmik. Aż minus 55% zniżki z aplikacją Rossmann. Ja nie kupiłam zbyt dużo kolorówki, jak tam nieraz widzę, że dziewczyny wydają po 500 zł na te zakupy. No, ja nie mam charakteru zbieractwa, ja raczej dokupuję to, co mi brakuje, więc pierwsza rzecz, której byłam bardzo ciekawa i dajcie znać, czy chcecie zrobić, czy chcecie test na kanale tego produktu, to jest Bourjois BB Cream Healthy Mix. Ja nie wiedziałam, że Bourjois zrobiło serię właśnie BB kremów z tego Healthy Mix, więc jestem mega ciekawa, jak się ten krem sprawdzi. Idealny, słuchajcie, teraz na tą pogodę, kiedy już pierwsze promienie słońca są... No i co? Lekki krem BB z kompleksem witamin, niweluje oznaki zmęczenia i zapewnia 24-godzinne nawilżenie skóry. Zobaczymy, dajcie znać oczywiście, czy chcecie test, to sobie zrobimy trwałości i krycia tego podkładu. No i kolejny podkład, który kupiłam, to jest podkład z Eveline i chciałam przetestować coś, co będzie tanie, co będzie dobrze kryło i co będzie dobrze matowiło. Jestem ciekawa tego podkładu i dlatego go kupiłam, bo chciałabym polecić albo ostrzec przed zakupem moje widzki, które może nie mają dużo pieniędzy, bo ten podkład był tani, a chcecie od podkładu dobre krycie lub chcecie po prostu tani podkład kryjący z drogerii, no to zobaczymy, jak się sprawdzi ten z Eveline. To jest podkład kryjący, który ma w sobie bazę, fluid i korektor. Więc zobaczymy. Kolejne rzeczy. Kupiłam sobie, słuchajcie, coś znowu na lato, coś, co używałam zawsze latem i wiosną. I to jest ta czekoladka z Bourjois. Ja uwielbiam ten bronzer. To jest jedyny bronzer, który dla mnie nie jest pomarańczowy, a pięknie ociepla twarz. Naprawdę i pachnie pięknie czekoladą. No, uwielbiam po prostu. To jest moje trzecie opakowanie. To jest odcień 52, bo był jeszcze 51 w Rossmanie. Bardzo serdecznie Wam polecam na promocji. Bez promocji troszkę za drogi, ja bym go nie kupiła bez promocji, ale z promocją kosztował około 30 zł, więc super. Kupiłam jeszcze coś matującego. Będąc w szafach Eveline i kupując ten korektor, ten podkład, zobaczyłam, że jest coś matującego i to jest transparentny matujący puder. Bardzo, bardzo mi dużo pudrów matujących idzie latem, więc postanowiłam kupić coś taniego, coś, co będzie dobre. Mam nadzieję, że dobre, także jeśli się sprawdzi, to na pewno Wam dam znać, bo fajnie mieć coś taniego, sprawdzonego. No dobra, i to były moje całe zakupy z Rossmana. Jak widzieliście, nie było tego dużo, ale chciałam się podzielić z Wami moimi zdobyczami na tej promocji. Dajcie mi znać, co Wy kupiłyście, co u Was się znalazło w koszyku i co się oczywiście u Was sprawdza, co niekoniecznie, a może coś jeszcze dokupię z Waszego polecenia. Oczywiście łapki w górę mi zostawcie, jeśli ten film Wam się podobał. No i co? Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do następnych filmików, pa pa!